Witam Was w drugim odcinku z kariery zawodnika w F1-23. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy tę karierę. Był też trening, który poszedł mi zdecydowanie za łatwo. W tym celu tutaj poziom trudności sobie zwiększyłem na 79. To jest dokładnie, tutaj widać po prawej stronie jest opis tego poziomu trudności. Między 60 a 79 jest trudny. Od 80 rozpoczyna się już ekspercki. Ustawię sobie 79, czyli to jest trudny, taki najwyższy możliwy. Najwyższy, trudny, możliwy. W ten sposób. I w tym odcinku zrobimy sobie kwalifikację i nasz pierwszy wyścig. No to przenosimy się już na tor, żeby rozpocząć za moment kwalifikację przed pierwszym naszym wyścigiem. No i zobaczymy, jak teraz to się będzie prezentowało, jeśli chodzi o moje miejsce w stawce na tym poziomie trudności. Jak to wygląda z oponami? Mam tak naprawdę tylko jeden komplet miękkich opon i to wszystko. Jeden komplet miękkich opon, więc tak to wygląda. Nie mogę użyć innych, tylko i wyłącznie ten. Więc szczerze mówiąc, chyba na początku nie ma sensu wyjeżdżać, bo i tak warunki najlepsze będą pod koniec tutaj tej sesji, kiedy już tor będzie porządnie nagumowany. Ustawienia bolidu. To jest zrównoważony. A jak to jest? Nie mogę sobie tutaj zarządzać paliwem, widzę. Tylko opony, hamulce, zawieszenie, geometria, dyferencjał i aerodynamika. Nic innego tutaj. Paliwem tutaj nie mogę w ogóle zarządzać. Czyli coś takiego jak paliwo tutaj najwyraźniej w ogóle mnie nie obchodzi. No to w porządku. Widzę, że już niektórzy powyjeżdżają tor. Ale tak jak mówiłem, no ja tak naprawdę tylko pod koniec sesji mi pozostaje wyjechać i sobie wykręcić te czasy. Ta opona twarda była używana w treningu, ta miękka jest na kwalifikację, a tutaj druga i trzecia opona oraz ta miękka, to mam na wyścig do wyboru. No to teraz tylko i wyłącznie przyspieszamy sobie czas, patrzymy już na jakieś pierwsze czasy. Szkoda, że sobie nie zapamiętałem tego mojego czasu z treningu, bym wiedział mniej więcej, w którym miejscu jestem. No i widać tutaj jedno okrążenie wykręcili i tyle. Pewnie pod koniec wykręcam drugie okrążenie, oczywiście na tych samych oponach. No ja spróbuję zrobić dwa, trzy okrążenia na raz i zobaczę. 10 minut do końca. Mało kierowców na torze. Poczekam sobie jeszcze tak moment, żeby tu tych dwóch kierowców, co się zbliża do ostatniego zakrętu, przejechało. No w sumie teraz już spokojnie mogę wyjechać. Okay guys, everyone be aware, the car's ready to go. Ten pomysł, przynajmniej tam na moment, co jeździłem z tą kamerą z kokpitu, jednak raczej nie przejdzie, bo musiałbym naprawdę chwilę pojeździć, żeby się do tego systemu halo przyzwyczaić, bo jednak to wygląda zupełnie inaczej, kiedy się jedzie. Dlaczego te opony są takie brudne? Przynajmniej tak to wygląda. No teraz już nie. I znowu. Przez moment tak troszkę wyglądało, jakby coś się do nich przykleiło. Okrążenie wyjazdowe, więc potraktujemy te opony też tak delikatnie. Jednak jest tutaj coś takiego jak paliwo.
I to chyba najwyraźniej na jedno krążenie dosłownie paliwo będę miał. No kariery w F2 tutaj nigdy nie robiłem. Nie wiem jak to bywało w poprzednich latach, ale najwyraźniej po prostu i tak nie mogę zrobić tak jak ja bym chciał. Nie mogę zrobić dwóch okrążeń naraz, tylko jedno. I być może nie będę miał czasu potem, żeby już drugie okrążenie zrobić. Zbliżamy się już powoli do końca tego okrążenia wyjazdowego. Jeszcze tylko ostatni zakręt i zaraz rozpoczniemy to okrążenie. No trochę źle wyszedłem. Ale dobra, zaczynamy. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się to długie okrążenie zrobić. No troszkę sobie opony wyziębiłem, do tego nie wziąłem też pod uwagę. Także ten pierwszy zakręt tutaj, to pierwsze hamowanie. Jeszcze te opony są troszkę zimne. Ale już się powoli dogrzewają. Kończymy zaraz pierwszy sektor. Jest, zdaje się, rekord. Jest, ale to okrążenie i tak nie jest dobre. Nie jest doskonałe. Przede wszystkim mogłem lepiej mieć lepsze wyjście na prostą. Tutaj teraz ten trudny zakręt. Jesteśmy już gdzieś tak w połowie okrążenia, może większa połowa. Zaraz kończymy drugi sektor. Został nam jeszcze tylko ostatni zakręt. Znowu tutaj niepotrzebne ścięcie, słabe wyjście. Pierwsze okrążenie będziemy mieli już z głowy. No i to jest 11 czas na razie. Teraz już pewnie trzeba będzie zjechać. Jak tam paliwo? Tak, paliwo już jest po prostu, żeby tylko dojechać do boksu. Ale trochę nam tutaj niektóre te wskaźniki jednak sprawiają, że można później zahamować. Ustanowiłem rekord do tego pierwszego sektora. Pięć minut do końca. No i nie zdążę raczej. Raczej już nie zdążę, żeby zjechać do boksu i zrobić jeszcze drugie okrążenie. No jadę 0,2 lepiej. A i tak nie mogę tego okrążenia dokończyć. Jest rekord drugiego sektora. Dwa rekordy. Ale nie mogę tego okrążenia dokończyć, bo mi brakło paliwa. 4 minuty. Spróbuję to zrobić. Zjechać i od razu wyjechać. Zjeżdżamy i szybciutko wyjeżdżamy. Widzę, że inni zawodnicy teraz zaczynają wyjeżdżać. Więc może... Nie no, wydaje mi się, że zdążę. Nawet na pewno. Tak, także spokojnie.
Będzie jeszcze drugie podejście. Tylko szybciutko musimy wepchnąć mnie do garażu i od razu już wyjechać z powrotem. Te linie wszystkie tutaj pomocnicze do zakrętów, ich się też trzeba nauczyć, bo one nie zawsze pokazują rzeczywistość. Tak już na pewno do dwóch zakrętów, do pierwszego zakrętu czy do trzeciego mogę hamować później. Dobra, wyjeżdżamy. Szczerze mówiąc, na F2 to ja się za bardzo nie znam, no w ogóle nie oglądam, więc nie wiem jak to jest tam w rzeczywistości, jeśli chodzi na przykład o komplety opon, czy tam też tak opon mają mało, to musiałbym sobie szczerze mówiąc sprawdzić. Są te opony delikatnie napoczęte, ale spokojnie można na nich jeszcze jechać. Mam czas, nie muszę się tak śpieszyć. Mogę sobie to okrążenie spokojnie pojechać. Tylko że znowu, że jak pojadę to okrążenie spokojnie, to opony będą zimne. Także raczej taktyka, żeby oszczędzać opony pod względem zużycia, czyli tego tutaj. Raczej nie ma sensu się w to bawić, bo jak zaoszczędzę opony tutaj, w tym procentowym zużyciu, to znowuż będę miał je zimne i tak to nic z tego nie będzie. Także już na pewno, no po prostu trzeba już od tego miejsca jechać na 100%, żeby te opony jeszcze się rozgrzały. A i tak to opony jeszcze ciężko jest je rozgrzać. Tutaj teraz lepiej wyjść na prostą. Teraz było lepsze wyjście. I zaczynamy. Opony nawet, może nie jeszcze tak do końca, ale coś tam już prawie są dogrzane. Zaczynamy to drugie okrążenie. Później zahamowałem i to było zdecydowanie na plus. Jestem już 0,4 na plus, jeśli chodzi o tylko ten jeden zakręt. Tutaj też. I to już jest, no było pół sekundy przez moment. Trzydziesiąte teraz. No w sumie chyba teraz już też po prostu to, że te opony są napoczęte delikatnie na tym pierwszym okrążeniu. Przez to jednak już może być problem, że ten czas dalej poprawiać. No jestem cały czas na plusie na razie. Ile? 3,4 na razie jest lepiej. Drugiego sektora już nie mam rekordowego. Może niepotrzebnie zaatakowałem ten krawężnik, ale poprawię czas. Poprawię. Prawie o 0,7 poprawię. Yes! Excellent lap! We're all very, very pleased with that one. Nice work! Come on, let's see. I to jest. To jest aż na tyle duża poprawa, że mamy pole position.
The grid is all set for the race tomorrow, but before we go, let's quickly remind ourselves of our top three, which are Frostbite, Deruvula, Amory Cordeal. With qualifying complete, all that remains is the main event. We'll be live and uninterrupted for the feature race tomorrow, so make sure you join us then. O 0,4, aż tutaj wygrałem w kwalifikację. No i widać, że tutaj jednak jest ta walka zacięta. Drugi zawodnik, a na przykład 14, to jest tylko 0,4 różnicy. Zobaczymy sobie to jeszcze, a nie, to jest generalka. Tutaj za pole position dostaje się już 2 punkty. No to dobra, to przewijamy dalej. I teraz już pora na wyścig. 11 okrążeń. Przechodzimy do tego wyścigu. Welcome to Sakhir and the Bahrain International Circuit, where the grid is forming up ready for today's race. Well then, after an exciting session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Frostbite lines up on pole position, and it's Jan Deruvula in P2. Looking down the rest of the grid, we have Cordeal, Armstrong, Felipe Dragovic, and Vips, Williams, Sato, Porcher, Dennis Hauger, Vachon, Lawson, Jack Doohan, Enzo Fittipaldi, Owasa, Caldwell, Novalak, Logan Sargeant, Vesti, Hughes, Calderon, and Ralph Boschon completes the grid. Now it's almost time. 42, ostatni 1,4, czyli jakąś sekundę. Okay, we celebrated pole position yesterday. That's history now. Today we go for the win. I want to be celebrating with you at the end of this race. Come on, mate. 40, ja, sekunda 4 ostatni, znaczy drugi zawodnik. Chodzi mi o to, że tutaj zawodnicy tak w około sekundę się mieszczą, jeśli chodzi o przedziały. Czyli tak, zaczynamy na miękkich, kończymy na twardych. Inaczej się nie da. I tak właśnie wystartujemy. Mógłbym odwrócić tą strategię, że startujemy na twardych oponach i kończymy na miękkich. Ale zrobimy tak, jak tutaj nam gra sugeruje. Nawet jedno okrążenie więcej możemy na miękkich oponach zrobić. Co oznacza, że po prostu teoretycznie możemy więcej szybszych okrążeń zrobić. Czyli strategia zostaje, no to zaczynamy. Pierwszy wyścig w karierze. Okay, pull the clutch in, hold it there until the start. Right, feed in the throttle, let's build the revs. Jak ten start wyszedł? Wyszedł nawet nieźle. Tutaj w karierze będę używał manualnych startów i to poszło na plus, bo udało mi się całkiem fajnie wystartować. Trzeba utrzymywać odpowiednie obroty. Ja jeszcze nie wiem, jakie to są te idealne obroty. Wciskałem tam delikatnie gaz, bo to nie można też wcisnąć gazu do spodu, bo wtedy mogłoby dojść do poślizgu. Trzeba tego gazu delikatnie wcisnąć i kiedy już się wystartuje, to wtedy już można docisnąć do spodu. Przynajmniej jak się gra z włączoną kontrolą trakcji. Bo jak się ma wyłączoną kontrolę trakcji, to trzeba jednak ostrożnie z tą przepustnicą, oczywiście na tych pierwszych biegach. Nie wiem dokładnie, jak to tu działa, ale na przykład w F1, już kiedy się jeździ bolidami Formuły 1, to tam tak do czwartego biegu trzeba uważać, bo na trzecim biegu jeszcze bolid może się uśliznąć. Na czwartym biegu generalnie już no, nie ma problemu z tym, żeby jechać z gazem ciśniętym na podłogę, chyba że jesteśmy w jakimś takim zakręcie. Gdzie są przeciwnicy? 1,5 sekundy za mną. No całkiem niezłe to okrążenie, ale szczerze mówiąc chyba się zapowiada, że trzeba będzie już ten poziom trudności podnosić. Jeśli to tak ma wyglądać, że w Bahrajnie tak będzie mi szło dobrze. Kończymy pierwsze okrążenie. Oczywiście z rekordem.
sekunda 7, ta przewaga powoli rośnie. Wydaje mi się, że nawet na pewno na następny wyścig przeskoczymy sobie już na ten poziom trudności 80, czy już zaczniemy ten przedział ekspercki. Tutaj też mieli rację e-sportowcy. Znaczy, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o mnie, jedyny e-sportowiec, którego ja oglądam, tak, no tak, może nie tak regularnie, ale co jakiś czas na YouTubie, to jest Jarno Opmer. I właśnie on przed premierą jeszcze F1 różne filmy wrzucał, bo oczywiście on był jednym z tych, którzy dostali tą grę już przed premierą trochę. No i właśnie mówił, że przeciwnicy tutaj są łatwiejsi niż to było w poprzedniej grze. I ja już to widzę, no bo jak na poziomie trudności praktycznie 80 tutaj bez problemu sobie prowadzimy. A tak ja na przykład ten sezon z Lewisem Hamiltonem, co nagrywałem, to tam miałem poziom trudności 70 i większość wyścigów była dosyć trudna. Z tym, że tam jeździłem Mercedesem. Na poprzednim sezonie to oczywiście bolid Red Bulla był zdecydowanie najlepszy. Swoją drogą, teraz kiedy ten odcinek nagrywam, to jest dosłownie tuż przed kwalifikacjami do Grand Prix Kanady. I przynajmniej w Hiszpanii wyglądało na to, że Mercedes naprawdę robi się coraz lepszy. Miejmy nadzieję, bo zawsze kiedy jeden zespół dominuje, no to no, te wyścigi nie są takie fajne, nie są takie fascynujące. Zresztą to samo było przecież, no nie ukrywajmy też, jak Mercedes dominował. Mówiłem to w poprzednim odcinku, powtórzę to teraz, że ja oczywiście kibicuję Mercedesowi. I dawniej, chociaż ten Mercedes dominował, to i tak, no wiadomo, że te wyścigi były no nudne, jak jeden zespół dominował cały czas. I teraz jak Red Bull dominuje, no to to jest też trochę podobnie. Tak naprawdę to ciekawe rzeczy się dzieją jak zawsze gdzieś tam w środku stawki. Bo w ostatnich sezonach to zawsze tamten jeden kierowca sobie odjeżdża i tyle. Chociaż tamten sezon 2000 to był... No ten sezon 2021. Chyba tak. Tak, dobrze mówię. Ten sezon, w którym Hamilton walczył z Verstappenem do ostatniego wyścigu dosłownie. No i sezon, który też się no, bardzo kontrowersyjnie skończył. Oczywiście to był sezon, w którym zarówno Hamilton, jak i Verstappen, obydwaj zasługiwali na ten tytuł Mistrza Świata. Także to, że Verstappen zdobył mistrzostwo w 2021 roku, to no, zrobił to zasłużenie, to mistrzostwo zdobył, no ale sposób, w jaki to się rozstrzygnęło, do dzisiaj budzi kontrowersje. Ale to już było, tego już nie cofniemy, nie zmienimy tego. Liczy się oczywiście to, co jest tu i teraz. No a mam nadzieję osobiście, że o zwycięstwa w tych wyścigach no, będzie walczyło zdecydowanie więcej samochodów. No Ferrari, jak to Ferrari w ostatnich latach, niestety dosłownie oni sobie, jakby to powiedzieć, sami sobie podkładają nogi. Co tutaj się dzieje? Mam 3 sekundy przewagi nad Drugowiczem. I tak naprawdę on jest dla mnie jedynym zagrożeniem na razie. Bo tam Armstrong już troszkę został z tyłu i pozostali kierowcy. Może teraz coś... Nie, te 3 sekundy się utrzymują. No ten zakręt, ten najtrudniejszy zakręt dla mnie, tam jednak tracę najwięcej czasu. Teraz chyba będziemy zjeżdżać do boksu, albo na następnym okrążeniu jeszcze. Na następnym,
Jeszcze jedno zrobimy. O, teraz przedobrzyłem. W wyścigu jednak na bardziej zużytych oponach już trzeba się sugerować tymi liniami, jak te opony wyglądają. No jeszcze oczywiście nie jest tragedia, ale to już nie są te osiągi, które zapewniają nowiutkie opony. Tutaj też taki drugi błąd. Twarde opony, wszystko jest tak jak ma być. Tylko teraz jeszcze mnie ciekawi, jak inni będą zjeżdżać. Czy teraz już ktoś zjedzie na tym okrążeniu? Cztery sekundy mam przewagi nad Drugowiczem. Zwiększyła się ta przewaga. I pewnie teraz będziemy zjeżdżać. Tak, teraz zjeżdżamy. Znowu przestrzeliłem. Ciekawe, czy wszyscy teraz zjadą. Pasowałoby uniknąć tego zamieszania, bo w ten sposób też można stracić trochę. Kiedy na przykład zjadę do boksu i po zmianie opon nie będę mógł wyjechać, bo inni zawodnicy będą przejeżdżali. W ten sposób też można stracić kilka średnich sekund. Ten odcinek zostanie opublikowany w poniedziałek. Także oczywiście jeśli chodzi o wyścig czy coś, jak było w Kanadzie, to o tym opowiem dopiero w kolejnym odcinku z F1. Nie wiem jeszcze, mam nadzieję, że kolejny odcinek z F1 będzie już w środę. Bardzo bym chciał, ale niestety no to jest w moim przypadku niemożliwe, żeby i MotoGP i F1 codziennie wrzucać na kanał. Zjeżdżamy. Tutaj też musimy nacisnąć ten X-a, kiedy się pokaże. Żeby nikt tutaj mi nie przeszkodził. Dobrze. Nikt nie przeszkodził. A na torze będę miał spokój, czy nie? Chyba będę miał. Tak, na torze też będę miał spokój. Jednak nie będę miał spokoju. Aj, te nowe opony nienogrzane. Przestrzeliłem. Tatiana Calderon mnie tutaj wyprzedziła przez to. Ale mnie interesuje oczywiście Drugowicz, który jest 7 sekund za mną. Hamujemy. Może troszkę wcześniej hamuję, bo jednak te opony jeszcze no, nie są dogrzane. Jeszcze nie trzymają. No zimne te opony jeszcze są. Trzeba te opony rozgrzać. Ale tutaj Tatiana, żeby mi nie zaprzeszkadzała za bardzo. Ona teraz na pewno zjedzie, bo jedzie na tych miękkich oponach.
No, ja tutaj nie trafiłem. Zimne opony zrobiły swoje. Jeszcze moment, jeszcze parę zakrętów, żeby te opony się dogrzały. Już prawie są nagrzane, już mają ponad 90 stopni. And that's a Yumu in the pits. A Yumu is in the pits now. Kolega zespołu zjechał, ona też chyba teraz zjedzie, tak. I teraz już odzyskuje prowadzenie. Ponadto mam ponad 7 sekund przewagi. Opony już są dogrzane. Zostało nam 4 okrążenia. Opony już teraz na pewno są dogrzane, więc już możemy sobie normalnie jechać. Ponad 8 sekund przewagi. Teraz nawet fajnie wszedłem ten zakręt. Walka o trzecie miejsce. Walka o trzecie miejsce tam na pewno będzie, bo widzę, że tam zawodnicy jadą w odstępie 0,3 sekundy. Cordell z Armstrongiem będą walczyć o to trzecie miejsce. Ja jestem na 9 z 11 okrążeń. Przewaga nad drugim zawodnikiem, nad Drugowiciem. Bardzo bezpieczna. Swoją drogą takie nazwisko ma dosyć podobne do tego miejsca, które teraz zajmuje. Drugowicz jedzie na drugim miejscu. Na pewno na następny wyścig już będzie poziom trudności na 80. Nie wiem, czy to też nie będzie za mało. Zobaczymy. Jeśli następny wyścig też tak dosyć wyraźnie zdominuje, to sobie wrzucę 85 poziom trudności. Póki co gra się bardzo przyjemnie. No, w przeciwieństwie do MotoGP, chociaż jeśli chodzi o MotoGP, tam karierę, no to sam model jazdy jest naprawdę bardzo przyjemny. Tylko oczywiście całe to, jakby to powiedzieć, granie, całe te odczucia, to wszystko psuje, no to, że niestety jak zwykle znowu coś twórcy, deweloperzy gry musieli zrobić, że no w tym przypadku te klatki na sekundę spadają. Poprzedni odcinek MotoGP nagrałem
rozdzielczości 2K, ale to i tak, no to nie ma sensu, bo nawet na najniższych ustawieniach graficznych i tak ścinało tę grę co jakiś czas. Ale tak jak już to mówiłem i nawet tam linka wrzuciłem do opisu tego filmu, to nie jest wina mojego komputera. Po prostu coś jest nie tak z tą grą, że te klatki na sekundę co jakiś czas spadają. I to nawet na mocniejszych komputerach od mojego problem jest ten sam. Także i tak, następne odcinki będę nagrywał już w rozdzielczości z powrotem Full HD, ale na wyższych ustawieniach graficznych, dzięki czemu chyba, szczerze mówiąc, i tak ta gra będzie lepiej wyglądała. Oj, tutaj mogłem się obrócić. Na wyższych ustawieniach graficznych przy rozdzielczości Full HD MotoGP chyba i tak będzie lepiej wyglądało niż jakbym grał na niskich ustawieniach w rozdzielczości 2K. A my wyjeżdżamy na prostą i zaczynamy nasze ostatnie okrążenie tutaj. Okay, final lap. Let's go. Final lap. Dziewięć sekund przewagi nad Drugowiciem. Na trzecim miejscu mamy Cordela, który uciekł już Armstrongowi, także podium już jest raczej w całości rozstrzygnięte. Ostatni raz ten trudny zakręt. Pokonany. Druga część okrążenia jeszcze. Koniec drugiego sektora. Już tak naprawdę mamy przed sobą tylko i wyłącznie jeden zakręt do pokonania. Ostatni zakręt. Ostatni zakręt przed nami. Wychodzimy na prostą i w swoim pierwszym wyścigu w karierze od razu już odnosimy zwycięstwo. Fantastic, amazing, you deserve that race win. Well done, mate. No wyścig, co tu dużo mówiąc, bardzo łatwy. Here they are then, coming into Parc Fermé. What an excellent win for the Dams team. Prowadzenie od startu do mety, bezproblemowe. Davide, what do you think made the difference here? This race, this win, was about one thing and one thing only. Consistency. Anyone can be quick for just one lap, but there's a difference between that and being quick every lap, over and over and over. If you can do that, if you can gain ground when your opponents make mistakes, but then not make mistakes on your own, you can just push and push. Dams, another team with a huge amount of history, based right in the heart of motorsport near Le Mans in France, have once again shown their formidable abilities out on the track with yet another win today. Podnosimy nasze pierwsze i na pewno nie ostatnie trofeum w karierze. Teraz nasz pierwszy tutaj szampan, też oczywiście na pewno nie ostatni. Mamy już drugi poziom tutaj. Frostbite increases their championship lead.
So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Now then, Davide Valsecchi, who would you say was your driver of the day? Mamy 28 punktów, czyli pełna pula za zwycięstwo i za pole position. Teraz mamy drugi wyścig sezonu na torze Jeddah. Też fajny tor. Może aż tak bardzo ulicznych torów nie lubię, ale jednak muszę przyznać, że Jeddah jest fajnym torem. No ale tak mój ulubiony uliczny tor, kto oglądał sezon Lewisa Hamiltona, to wie, że moim ulubionym ulicznym torem jest Singapur. Także w tym odcinku to było na tyle. No teraz, tak jak mówiłem, treningów już tutaj no nie będę pokazywał. Tak tylko premierowo to chciałem pokazać w pierwszym treningu, w pierwszym odcinku, że tam coś pojeździmy oprócz założenia tej kariery. No od najbliższych odcinków już tylko i wyłącznie kwalifikacje i wyścig będę pokazywał. Treningi sobie będę robił poza odcinkami, żeby oczywiście też te zadania wszystkie wykonywać. Także to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A oczywiście jeszcze tutaj standardowo już no, miałem to zrobić. 80% od następnego odcinka, od następnych odcinków. Jeśli wygram w Arabii Saudyjskiej, to zwiększymy na 85%. Potem jeśli znowu jakiś wyścig uda się wygrać, to myślę, że już przejdziemy sobie na 90%. 100%, nie wiem, czy to nie jest czasem poziom trudności, na którym być może się tam zatrzymam, jeśli uda mi się dojść. Chyba, że będzie naprawdę za łatwo, to na tym najwyższym poziomie trudności, no ale najpierw trzeba jeszcze te inne poziomy trudności pokazać, pokonać. Na 80 będziemy się ścigać od najbliższych wyścigów, na które zapraszam. A teraz to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.